Cześć! Dzisiaj druga część filmu z ubiegłego tygodnia, czyli 7 zasad szczęśliwych związków. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnych. Zasada czwarta. Ulegaj wpływom partnera. I nie chodzi tutaj o to, żeby godzić się na wszystko, podporządkowywać, wyzbywać się własnego zdania. Bardziej chodzi o to, żeby wspólnie decydować o różnych rzeczach, a jeżeli nie da się wspólnie decydować, bo na przykład macie zupełnie różne zdania na dany temat i jedno chce w góry, a drugie chce nad morze, nie? Trudne, to żeby wypracować taki sposób, żeby od czasu do czasu jedno ulegało drugiemu. Takie uleganie wzajemnym wpływom, czyli dzisiaj zrobimy tak, jak ty chcesz, a jutro zrobimy tak, jak ja chcę, mniej więcej, pamiętaj, że to nie jest taki bilans 1:1, powoduje, że jedna i druga osoba w związku realizuje swoje potrzeby. Uleganie wpływowi partnera polega też na tym, że czasami, mimo że wydaje ci się, że wiesz coś lepiej i że wiesz, jak to zrobić lepiej i że w ogóle masz rację, to możesz odpuścić. Zobacz, często jest tak, że takie odpuszczenie nic nas nie kosztuje. Ale dla związku jest to coś wspaniałego. Co więcej, okazuje się, że według badań Gottmana, że większą korzyść mają mężczyźni, którzy ulegają partnerkom. I też tutaj nie chodzi o to, panowie, żebyście siedzieli pod pantoflem i w ogóle godzili się na wszystko. W ogóle nie, zupełnie. Ale chodzi o to, żeby mniej więcej była równowaga, że czasami robimy to, co pan chce, a czasami to, co pani chce. Jeżeli jednemu zależy na czymś bardziej, to drugi jest w stanie to dostrzec i odpuścić, nie? Skoro tobie zależy na tym bardziej niż mnie, to zróbmy to. Następnym razem mi na czymś zależy bardziej. Będzie mi miło, jeżeli ty zrobisz to dla mnie. Ci panowie, którzy ulegają wpływom swoich partnerek częściej, bo jest to dla was podobno trudniejsze, są szczęśliwsi i uwaga, dłużej żyją i rzadziej się rozwodzą. Także same korzyści, drodzy panowie. Naprawdę warto się nad tym pochylić. A propos tego ulegania, mam taki fajny przykład spośród moich znajomych. Kiedyś kolega powiedział nam tak. Chłopaki na siłowni śmieją się ze mnie, że się słucham żony. A ja słucham się żony, bo kocham żonę, chcę mieć z nią dobrą relację i generalnie jest mądrą kobietą, więc nie widzę powodów, dla których nie mielibyśmy wspólnie podejmować decyzji, czy ona miałaby nie podejmować decyzji jakichś. To jest dla mnie okej. Okay. Wiesz, co w nosie mam tych kolegów, bo ja jestem z moją żoną. Wiesz, i to jest taka dojrzała postawa, nie? Koledzy kolegami, ale ty jednak żyjesz tą swoją partnerką, więc warto brać jej zdanie pod uwagę. Pewnie bardziej niż kolegów. A teraz ołóweczki w dłoń. Jeżeli chcesz poćwiczyć, to jest właśnie ten moment. Mianowicie zatrzymaj film i zastanów się przez chwilę, w jakich obszarach mógłbyś ustąpić, czy mogłabyś ustąpić. W jakich obszarach mogłabyś, mógłbyś ulec wpływowi partnera po to, żeby jeżeli znowu będzie jakaś sytuacja sporna, bez żalu, żebyś mógł czy mogła oddać po prostu daną płaszczyznę właśnie dlatego, żeby było między wami lepiej, żeby było między wami spokojniej, żeby dążyć do tak, do wspólnoty, a nie do agresji i walki. Zasada piąta jest bardzo ciekawa, bo ona brzmi rozwiążcie problemy, które możecie rozwiązać. To znaczy, że w każdym związku są problemy tak zwane nierozwiązywalne. Problemy rozwiązywalne to są takie, które możecie rozwiązać tu i teraz, bo są prozaiczne, tak? Kto dzisiaj wynosi śmieci, kto odbiera dzieci i cała reszta takich problemów związanych z dniem dzisiejszym. To są problemy, o które też często się kłócimy w związkach, ale to jest coś, co można rozwiązać. Tylko trzeba byłoby w momencie spokojnym, nie wtedy, kiedy jest nerwowa atmosfera, usiąść i po prostu zaplanować najzwyczajniej w świecie obowiązki domowe. Wiesz, rozplanować to, nawet rozpisać, to naprawdę działa. Ale jest też druga grupa problemów, to są problemy nierozwiązywalne. To są problemy, które najczęściej pochodzą z dzieciństwa któregoś z partnerów albo i obojga. I to są tego typu problemy, które na przykład powodują, że kobieta chciałaby, żeby ten mąż kochał ją tak, jak powinni kochać ją rodzice. Bezwarunkowo, całym sercem, zawsze być za nią. No to jest taka miłość rodzicielska. Ale ona nie zaznała tej miłości w dzieciństwie, w związku z tym szuka jej w życiu dorosłym.
I kiedy interpretuję jego zachowanie jako zachowanie nie oddające tej miłości, której ona potrzebuje, no to zaczyna się złościć, smucić, denerwować, no w zależności od tego, jakie ma mechanizmy. Więc teraz wyobraź sobie, że to jest taki problem nierozwiązywalny, nie? Dlatego, że to jest jej taki demon przeszłości. To ona ma ten swój plecaczek niekochania, bycia niekochaną. Jeżeli ona sobie z tym nie poradzi, to oni razem w tym związku nie rozwiążą tego. Nie rozwiążą tego, bo to nie jest problem związku. On się przekłada na związek, ale to jest problem nierozwiązany danej osoby. I takich problemów nierozwiązanych w związku jest naprawdę cała masa, które wpływają na związek, wpływają na dwie osoby. Więc to, do czego Ciebie zachęcam, to usiądź i też zapisz. Naprawdę, zapisana myśl jest dużo bardziej zostaje w nas, niż taka tylko pomyślana. Które problemy w Twoim związku to są problemy rozwiązywalne, a które są nierozwiązywalne? Czyli takie dotyczące Ciebie. Jest jeszcze kolejna grupa problemów nierozwiązywalnych, czyli takie, że partner robi coś takiego, że mnie to zawsze wkurza. W momencie, kiedy sobie uświadomisz, że ten partner prawdopodobnie będzie to robił dalej, no to stoisz przed kolejnym pytaniem, czy ja to zaakceptuję, czy nie. No bo możesz założyć, że będziesz miała kolejne 20 lat złości przez to, że ten partner się spóźnia, bo on po prostu taki jest, że się spóźnia. I będziesz się złościła raz w tygodniu, bo raz w tygodniu gdzieś tam się umawiacie na mieście, czy w ogóle gdzie bądź, i on się spóźni. Albo po prostu to zaakceptujesz. No, sposobem na te problemy nierozwiązywalne jest akceptacja. Właściwie nie bardzo jest inny sposób. Oczywiście akceptacji też można się nauczyć. I tym sposobem dochodzimy do zasady szóstej, która brzmi: pokonajcie paraliżujący konflikt. Większość par ma przynajmniej jeden, dwa takie tematy, kiedy wchodzi na nie i nagle jest po prostu mróz, lód. W ogóle nie wiadomo, w którą stronę iść, bo wszędzie dookoła jest pole minowe. Już sama nazwa paraliżujący konflikt to jest coś takiego, co nas mierzi. No i teraz, co możesz zrobić? No możesz oczywiście iść z tym, z tą chęcią zmiany tego partnera za wszelką cenę, skazać się na kolejne lata kłótni i trudności, no bo ten partner czuje się nieakceptowany przez to, że ty chcesz go zmienić, albo ty się czujesz nieakceptowany, czy nieakceptowana przez to, że partner czy partnerka chce cię zmienić. I oczywiście możemy z tym iść, możemy walczyć, wyjmować słowa miecze i przechodzić przez ten sam temat wielokrotnie, natomiast to nic nie da. Dopiero w momencie, kiedy sobie to uświadomisz, że to nic nie da, że każda kolejna rozmowa jest tylko i wyłącznie raniącą rozmową, która nie prowadzi Was ani na jotę do rozwiązania tego problemu, dlatego że prawdopodobnie ten problem właśnie leży w tych problemach nierozwiązywalnych, czyli w tych, które albo sam ze sobą musisz rozwiązać, albo jedyną drogą na przełamanie tego paraliżującego konfliktu jest akceptacja tego partnera, właśnie taki, jaki on jest. To, co bym chciała, żebyś zrobił teraz, to usiądź i zastanów się, co jest dla Ciebie trudne w relacji z partnerem. Co powoduje, że na samą myśl o tym myślisz sobie: o nie, w ogóle tego nienawidzę, nie cierpię, nie znoszę. Wypisz wszystko, co przyjdzie Ci do głowy i zastanów się przez chwilę, co możesz odpuścić, co możesz zostawić, na co możesz po prostu machnąć ręką. No i dobiliśmy, moi drodzy, tym sposobem do zasady siódmej. Zasada siódma, przepiękna, uwielbiam ją. Odnajdźcie poczucie wspólnoty. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, żeby mieć wspólne plany, żeby mieć wspólne cele, wspólne marzenia. To jest taka zasada, która powoduje, że faktycznie w tym związku, wiesz, chce Ci się być. Po prostu czujesz, że Wy robicie coś dobrego. To jest odwrotność tej degradacji, o której mówiłam w poprzednim odcinku, że ludzie są razem i czują, że po prostu degradują. Tutaj takie poczucie bycia wspólnie i robienia wspólnie różnych rzeczy powoduje, że nam się chce, że nam te skrzydła właśnie rosną. Oczywiście poczucie wspólnoty to jest też wspólny dom, kot, pies czy dziecko i to też jest okej, ale znam pary, czy to w terapii, czy to z życia prywatnego, które mają ten dom i mają tego kota i mają nawet dzieci, a w dalszym ciągu są i nawet ślub mają w takiej tymczasowości. Mimo, że ten związek trwa 10 lat czy 15, jedno i drugie uważa, że on jest taki tymczasowy, że to się w każdej chwili może rozlecieć, mimo że jest długoterminowy. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie nie rozmawiają ze sobą, nie snują wspólnej wizji. Oni po prostu są razem, ale nie planują wspólnej przyszłości.
I to jest właśnie poczucie bycia razem, poczucie, że ta osoba, z którą jestem, to ja z nią właśnie chcę być. To ja z nią chcę budować to moje życie. I to nie muszą być jakieś spektakularne rzeczy. To może być wspólne hobby. Chodzi o to, żeby mieć coś takiego, co łączy was, co jest tylko wasze, co powoduje, że jesteście tacy trochę wyjątkowi w stosunku do innych ludzi, których znacie. Nie wyjątkowi od nich, tylko że wasza dwójka tworzy coś wyjątkowego. Ta wasza relacja jest pewnego rodzaju wyjątkowa w stosunku do relacji, którą macie z innymi ludźmi. No i teraz też warto byłoby sobie odpowiedzieć na takie pytania. Czy macie jakieś wspólne plany? Czy macie takie obszary, które chcecie razem, w których chcecie razem działać? Co jest ważne dla ciebie w relacji? Co jest ważne dla twojego partnera w relacji? Co sprawiłoby, żebyś czuł się lepiej w tej relacji, bezpieczniej, żeby ona była dla ciebie taka bardziej budująca? Zastanów się, przemyśl to, może nawet uda ci się to przedyskutować z partnerem. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, o ile nie jesteście w fazie ostrej konfliktu, bo wtedy faktycznie może być trudno. Ale jeżeli możesz normalnie z nim rozmawiać, pogadajcie o tym. Czasami jest tak, że nie rozmawiając ze sobą, nie wiecie o ważnych aspektach dotyczących was i waszego związku. Jedna, dwie, trzy rozmowy potrafią naprawdę dużo zmienić. Gottman opracował plan. To jest plan pod tytułem 5 godzin w tygodniu dla siebie wzajemnie. Jest to takie trochę z przymrużeniem oka, ale on wyliczył dokładnie ile minut, na co mamy poświęcać, żeby związek był dobry. I ja ci o tym powiem. Możesz sobie to zapisać. Pierwsza rzecz. Codziennie rano zapytać swojego partnera, jaką ma ważną rzecz danego dnia do zrobienia. Gottman wyliczył, że to będzie 2 minuty co rano, czyli w sumie 10 minut tygodniowo. Spotkać się na taką pogaduszkę wieczorną z partnerem 5 razy w tygodniu. 20 minut razy 5, godzina 40. Codziennie wyrażać podziw i uznanie. 5 minut razy 7 dni, czyli 35 minut. Okazywać sobie uczucia, również fizycznie. Dotknij, jak przechodzisz, przytul, pocałuj. 5 minut razy 7 dni, czyli 35 minut. No i randka. Raz w tygodniu, 2 godziny razem. Wiem, że to może być trudne i nawet planując oddziaływania terapeutyczne dla pary, rzadko kiedy szarpiemy się od razu na taką głęboką wodę jak randka raz w tygodniu, 2 godziny, szczególnie jeśli macie dzieci. Ale spróbujcie chociaż raz w tygodniu godzinkę, może 30 minut. No, w każdym razie to wszystko według Gottmana, te 5 godzin uwagi dla siebie tygodniowo, nie dziennie, tygodniowo daje bardzo dobre efekty, które powodują, że na nowo chcecie być bardziej razem. Odbudowujecie to, co było między wami. Warto to wszystko zaplanować. Ja też w moim gabinecie często pracuję behawioralnie, czyli robimy tabelkę i wpisujemy co, kiedy, jakie spotkanie, kiedy możemy znaleźć czas na to, żeby ze sobą porozmawiać i ustalamy w taki sposób na sztywno, kiedy te spotkania par mają się odbyć. Bo para przychodząc do gabinetu terapeuty, zresztą nie tylko, często ma takie poczucie, że my nie mamy czasu dla siebie. No i pewnie mają rację. To wszystko jest kwestią priorytetów. Przecież to ty wiesz, bardzo dobrze wiesz o tym, że w zależności od tego, co jest dla ciebie najważniejsze albo najpilniejsze, to wykonujesz. I jeżeli zaczniesz robić te rzeczy bardzo pilne, to później często jest tak, że na te rzeczy ważne już nie ma czasu. A twój związek jest najważniejszy, albo przynajmniej jest jednym z ważniejszych elementów twojego życia, dlatego że on powoduje, że jesteś szczęśliwy albo nie, zdrowy albo nie i w ogóle szereg różnych innych rzeczy wpływa bardzo silnie na twoje życie. Więc szkoda byłoby, żeby te rzeczy pilne, codzienne wypierały te rzeczy ważne, mianowicie takie jak związek. Dlatego ja proponuję, żeby zaplanować sobie ten czas wspólnie. Okej, no nie będzie to spontaniczne, ale wiesz, spontaniczne to jest przez pierwsze 3 lata. Później faktycznie jest tak, że trzeba sobie zaplanować ten czas, wygospodarować, trochę go tak wyszarpać. Wiesz, my mając trójkę dzieci, to naprawdę nie jest łatwe, żeby spotkać się spontanicznie gdzieś. Nie, my sobie to planujemy. W moim związku jest tak, że mamy rano taki czas dla siebie na takie luźne rozmowy. No i to jest już taki rytuał pewnego rodzaju. Zachęcam ciebie do tego. Przejrzyj, zobacz, kiedy możesz zrobić tą randkę, kiedy macie czas oboje, o której godzinie, w jaki dzień,
Ze związkiem jest tak jak z każdym innym projektem, tak jak z każdym innym obszarem życia. Jeżeli dajesz mu czas, dajesz mu uwagę, to rośnie. A jeżeli mu nie dajesz, niestety. Życzę powodzenia, dzięki, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dbaj o siebie i innych.